sobotę 15 sierpnia odbył się w Barskiej Bazylice Mniejszej koncert chóru zespołu pieśni i tańca Śląsk. Dziś 15 sierpnia, Matki Bożej Zielnej, więc przystoi wystawić uroczystą mszę. Dlatego wystawiamy dzisiaj mszę piotrowińską Stanisława Moniuszki oraz mszę Esdur. Msza piotrowińska będzie wystawieniem premierowym dla zespołu pieśni i tańca Śląsk. Usłyszymy piękne głosy w chórze, usłyszymy organy i cudowne głosy solowe. Joanna Moskowicz, sopran, Magdalena Kulik, mezzosopran, Rafał Żorakowski, tenor i Janusz Żak, bas. Występ odbył się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, a zgromadzona licznie publiczność mogła usłyszeć koncert z muzyką sakralną autorstwa Stanisława Moniuszki. Msza piotrowińska jest mszą z tekstem polskim, do której słowa napisał polski poeta Justyn Wojewódzki. Barska Bazylika po raz kolejny gości chór zespołu pieśni i tańca Śląsk, który tym razem wykonuje utwory Stanisława Moniuszki. Są to msze święte, oczywiście jako utwory muzyczne. Jest to ważne dla nas wydarzenie, ponieważ zawsze religia bardzo blisko chodziła kultury i kultura bardzo blisko też, czy wyrastała wręcz z religii, zwłaszcza z chrześcijaństwa. Zespół Śląsk wystąpił w Barskiej Bazylice już po raz trzeci, która z racji na swoją akustykę i klimat jest idealnym miejscem na tego typu występy. Myślę, że nasza, zwłaszcza nasza Barska Bazylika jest bardzo odpowiednim miejscem, ponieważ od strony technicznej jest bardzo dobra akustyka, są piękne, odremontowane stosunkowo niedawno organy, sławne organy barskie Berharda, a pod kolejny punkt przemawiający za tym, że to się powinno odbywać w Bazylice, w kościele, taki koncert, to jest muzyka religijna. Stanisław Moniuszko, komponując te msze, które są wykonywane u nas w Bardzie, myślał właśnie o takiej przestrzeni sakralnej. Oczywiście nam się, że zabrzmiałoby to też dobrze w jakiejś dobrej sali filharmonii, czy sali takiej widowiskowej, ale to nie byłoby już tego klimatu. Myślę, że bez precedensu występ Śląska to wielkie wydarzenie, szczególnie dla takiej małej miejscowości, ale my tutaj kompleksów nie mamy. Po raz trzeci w Bardzie występ Śląska z tak wspaniałymi solistami i po raz trzeci za każdym razem premiera, no to jest niesamowite wydarzenie. Promocja nie tylko tutaj w regionie, ale myślę, że w kraju też nie tylko. Tworzy się pewna też grupa melomanów, przyjaciół Barda, bo tak naprawdę to wszystko jest za sprawą naszych odremontowanych, odrestaurowanych organów, które można powiedzieć wiodą praktycznie tutaj prym, ale tak naprawdę to miejsce, bazylika i całe to otoczenie. Wydarzenia kulturalne odbywające się w Bazylice nie są tylko atrakcją dla turystów, ale przede wszystkim promocją dla miasta i całego regionu. To jest, można powiedzieć, kolejna jak gdyby płaszczyzna turystyki, bo dzisiaj już wiemy, że Bardo, rzeka, spływy, rowery, bo tworzą się nowe tutaj trasy, single tracki, inne MTB, ale dzisiaj również grupa tych melomanów, miłośników tej muzyki poważnej, ale również tej muzyki, można powiedzieć, takiej uniwersalnej. Zaczynamy być już znani. W dniu wczorajszym też mieliśmy przewspaniały koncert w ramach drugiego festiwalu organowego. Małżeństwo Państwo Pałuccy, pan profesor jest organistą w Katedrze Oliwskiej, no czyli to mówi samo przez się. Mamy też taką nadzieję, że Bardo będzie drugą oliwą w tym regionie, a może i szerzej. To jest wielkie wydarzenie dla naszego Barda. Mamy też cykl koncertów organowych, Forum Muzyczne Barskie Lato Organowe. Jest to już w tym roku drugi cykl. Odbyły się już 4 koncerty, zostały nam jeszcze 2. Więc Bardo zaczyna się stawać takim centrum muzyki organowej, chociaż nie tylko, bo i skrzypce, i saksofon, i chóry. I co nas bardzo cieszy, bo rzeczywiście przepiękne brzmienie organów, niesamowita akustyka kościoła, bazyliki, no, daje nam to, że możemy zapraszać coraz lepsze zespoły, coraz lepszych artystów, a przede wszystkim ludzi, którzy lubią taką muzykę i chcą z niej skorzystać. I co ważne, większość naszych koncertów jest bezpłatna. Myślę, że to jest dużym atutem naszych koncertów. Organizatorem występu była Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i gmina Bardo, a koncert współfinansował m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.